Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na łowcy demonów i na tym łowcy postaramy się wbić może jakieś dwa levelki, może coś tutaj jeszcze siądzie. No jak widzicie, troszeczkę ekwipunek nam się opróżnił, mamy dwa pierścienie za dyszkę, więc je sobie oczywiście zostawimy. Mamy tutaj też talizman, który będziemy mogli sprzedać w razie czego, no bo on tylko niecałe 5 milionów kosztuje, więc jakby nam się tam ekwipunek zawalił, no to zawsze mamy to wyjście, powiedzmy, awaryjne. I tak, startuje nowy serwer, to w ogóle na wstępie wam powiem, nie gram na nim, od razu zaznaczam, że nie gram na nim. Jest to serwer międzynarodowy 44, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może sobie wejść w44.syfygamy.net. Odliczanie już bodajże wczoraj wieczorem wystartowało. Startuje w ten piątek o 16, to wiadomo, standardowo, z okazji Halloween. No i właśnie, biorąc pod uwagę, że jakby serwer startuje, to też dużo wskazuje na to, że po prostu z okazji tego Halloween będą też eventy. Jeszcze to nie jest oficjalne, jeszcze nie wiadomo na 100%, no ale tak na 90, powiedzmy, nawet 99, ostatnie lata to pokazywały, tak? Ostatnie lata pokazywały, że te eventy mogą być właśnie z okazji Halloween, tak więc tutaj zachęcam was, żebyście się na to przygotowali, nie? Bo nie jest to pewne, ale no tak jak mówię, na 99% coś może być. Dobra, i teraz tak, na wstępie standardowo zostawcie kciuka w górę, łapkę w górę, lajka, jak zwał, tak zwał, będzie mi oczywiście bardzo miło, a my chyba sobie przejdziemy do ogarniania tego łowcy, bo dawno się tu nie przebierałem. Będę planował się przebrać właśnie teraz w ten, jeżeli będzie oczywiście ten łączony event, ten event 4 razy, a jeżeli nie, no to za tydzień w weekend epicki będę się właśnie próbował, będę się po prostu przebierał tutaj, bo już dawno się nie przebierałem, także wiadomo, no te kilka leveli jeszcze ewentualnie, jeżeli uda nam się wbić, na pewno nam pomogą, żeby te itemki mocniejsze dostać. Co tutaj się podziało? W zasadzie chyba nic ciekawego, to ostatnio żeśmy nagrywali, z tego co kojarzę, więc generalnie tutaj to wszystko już widzieliście prawdopodobnie, także sobie po prostu przejdziemy do lochów i chyba delikatnie, bo delikatnie, nie będziemy tu jakoś bardzo cisnąć, ale popróbujemy coś sobie tutaj podziałać, jeżeli chodzi właśnie o tego łowcę demonów. No 390 level, także już się zbliżamy do tego 393. Wehikułu mamy 1300. 2000 raczej na powiedzmy też 99%, raczej tych 2000 nie uzbieramy, no ale ile uzbieramy, tyle odbierzemy, zawsze coś tam nam da do przodu, nie? Golda już sobie powoli odkładam, w razie czego, żeby mieć właśnie ewentualnie na to przebranie. No tak się przygotowuję, jakby był 4 razy event, jeżeli nie będzie, no to lipa, ale no wiecie, lepiej mieć niż nie mieć, najwyżej później się wyda tego golda po prostu w statystyki. Dobra, lecimy dalej, mamy tutaj Aresa. Ares to jest wojownik, więc myślę, że od niego zaczniemy. I zobaczcie, Ares praktycznie od razu nam padł po dosłownie kilku próbach. Także jestem w sumie zdziwiony, nie wiedziałem, że on tak szybko nam padnie. To sobie obejrzymy na koniec, ja tutaj poodznaczam te stare rzeczy. Natomiast tutaj te dzisiejsze, powiedzmy sobie, będę po prostu zapisywał. I tak jak mówię, na sam koniec odcinka obejrzymy sobie, jak te walki wyglądały. Dobra, mamy Posejdona. Posejdon to jest zwiadowca, no i to już jest raczej mocniejszy rywal, więc na niego po prostu, to wiecie, nie da rady zrobić jednego za drugim, raczej wydaje mi się, że tutaj z nim jeszcze się będziemy musieli wstrzymać, może jak się przebierzemy, bo jednak tak jak mówię, te itemki nie wiem ile mi tam dawały, ale już około 30, może nawet 35 na itemku byśmy byli w stanie sobie po prostu dostać statystyk, więc no te itemki naprawdę sporo nam tutaj dadzą, do tego wiadomo broń z jakimiś lepszymi średnimi i tak dalej, i tak dalej. Paszcza Taurona, kto to jest? To chyba jest... A nie, to jest po prostu wojownik, myślałem, że to jest paladyn, ale nie, wojownik, no i zobaczmy, czy my jesteśmy w stanie tutaj go kliknąć. Co prawda z tych 380 milionów mu schodzimy do tych czasem nawet 180 i tak dalej, więc może by była szansa. Jeszcze mogę być delikatnie zachrypnięty, bo jak oglądaliście wczorajszy odcinek z wojownika i padł. Swoją drogą polecam ten odcinek, jeżeli nie widzieliście. No to pewnie wiecie, że byłem przeziębiony, także mogło jeszcze tutaj coś zostać. Zobaczcie, padł i mamy świetną broń, która nam daje, no rozrzut nie jest wybitny, także jej sobie podmieniać nie będziemy. Runka niestety 59%, także też słabo. My tu chyba mamy, dokładnie, tutaj mamy 60 i 60, na zwiadowcy mamy 52, więc w sumie zwiadowcy, ale zobaczcie, też tutaj daje niewiele. Jakby nie była, kosztuje 10 milionów, no ale dla runki wydaje mi się, że warto jest podmienić. Od razu tutaj sobie weźmiemy i
zaczarujemy, wiadomo. Ile mamy w ogóle kamienia? 130 tysięcy, no to jeszcze niedużo, to nie będziemy jeszcze tych itemków ulepszać tutaj razy dwa dla tych naszych towarzyszy, to możemy sobie kupić, dlaczego by nie. I dobra, jeszcze tutaj odzyskamy kryształ standardowo. Czy wszystko jest na pewno dobrze? Wydaje mi się, że jest dobrze, także dobra, odzyskujemy ten kryształ, cyk, wkładamy tutaj, zaczarowany jest, więc wydaje mi się, że wszystko ok. Dobra, możemy lecieć dalej, no i tu mamy 20 nekromancera. Nekromancer to jest chyba także wojownik, ale no wydaje mi się, że też go raczej jeszcze nie zrobimy, raczej jeszcze szans nie ma, no bo tak samo, no duży przeskok między jednym a drugim, ale zobaczcie, dwa lochy, do których weszliśmy i dwa lochy zostały pokonane. Dalej, teraz mamy zwiadowcę i ten zwiadowca no jest ciężki do zrobienia, raczej wydaje mi się, że tutaj, no zobaczcie, że tyle prób i my mu praktycznie, bo on nas pewnie na jednego kryta składa, ewentualnie dwa zwykłe hity z tego co się orientuje. No dokładnie, tutaj krytyk, a zobaczmy, znowu krytyk, tam się odrodziliśmy, ale dobra, niech on nam, no nawet nie, nawet, no dwa krytyki powiedzmy, ewentualnie może trzy zwykłe ciosy, ale zobaczcie, że nie ma w ogóle sensu go próbować, bo my mu tutaj co próbę, to my mu zabieramy ewentualnie z 10 milionów, nie? Więc tu naprawdę no tych odrodzeń musiałoby pójść sporo. Dobra, na razie się tutaj nie, że tak powiem, nie będziemy nad nim tutaj znęcać, nie będziemy próbować, bo nie ma sensu, aż się w sumie zdziwiłem, że mu tak mało zabieram, ale tutaj z tego co widzę mam wszystko dobre, więc po prostu no tak wyszło. Dobra, czyli 13 piętro nie ma w ogóle opcji i mamy teraz Surtra. Surtr to jest berserk, 500 level, 350 milionów HP, także sporo jakby nie było. No i co? No i czy my jesteśmy go tutaj w stanie pokonać? Myślę, powiem wam szczerze, że on jest odporny na ogień, co my mamy w ogóle w broni, bo nawet nie wiem, bodajże zimno, dokładnie, mamy zimno, więc wydaje mi się, że może byśmy byli w stanie go nawet pokonać, jakby tam zadziałało troszkę odrodzeń, także no poklikamy tutaj, poklikamy, powiedzmy do 3250, nie, tak ponad stówkę na niego wydamy, zobaczymy, no jeżeli miałby paść, to raczej by padł właśnie za te 100 grzybów, no tam 30 milionów, czyli dosłownie jeden hitek więcej, powiedzmy, nawet nie wiem czy niezwykły, bo tam pewnie parę odrodzeń było, więc ta walka trochę trwała, 25 milionów znowu, no sami widzicie, że on jest do zrobienia, wbilibyśmy dzięki niemu też 391 level, więc może nawet więcej tutaj na niego nie trzeba więcej, super, zobaczcie, kolejny padł, no i nordyccy bogowie zostali zamknięci, tak, więc świetnie, mamy tutaj no plus 24 punkty życia, 14%, więc jak sami widzicie, no jeżeli ubralibyśmy ulepszoną jakość przedmiotu, to tak z 30 wydaje mi się statystyk na itemku byśmy tutaj dostawali, także no to już jest pewnie warto się po prostu przebrać. Temu wojownikowi tych butów myślę, że nie ma sensu dawać, bo zobaczcie, że są tylko 4 lepsze, chociaż no pancerza mu dałem spora, jak w ogóle u nas z tym pancerzem, plus 200 tylko. Dobra, to wiecie co, od razu to wrzucimy do kibla, już tutaj mamy 19 aurę, jutro będzie, także spoko, też fajnie, wbijemy ewentualnie na ten epik, o ile oczywiście będzie. To cały czas ja powtarzam, że nie mam pewności, nie wiem i tak dalej. Jeżeli ten epik będzie, no to będzie. Ja się tak przygotowuję, jakby był. Także po prostu ogarniam tą postać, nazwijmy to przed Halloween. Dobra, no i tutaj jak najbardziej te budki możemy... O, wleciało nam osiągnięcie. Jak najbardziej te budki możemy sobie tutaj podmienić. Tylko, że my musielibyśmy tutaj runę, z tego co widzę, dokładnie. Musimy sobie runkę zamienić też, bo to jest łączna odporność i tutaj jest dosłownie wszystko, ale to wszystko wyliczone. Jeżeli chodzi właśnie o tą łączną odporność, tutaj odzyskujemy klejnot, cyk, cyk. No i dobra, i myślę, że jest git. Ok, więc strefa światła, zobaczcie, no zbliżamy się już powoli do zamknięcia tej strefy światła. Chociaż mówiąc szczerze, no tak jak tutaj to w miarę szybko padnie, to powiedzmy w miarę szybko padnie, tak tutaj ostatni przeciwnik to jest bodajże mag. I my z tym magiem no będziemy się naprawdę, naprawdę bardzo długo męczyć w tym 13 piętrze. No bo jesteśmy łowcą, tak? Czyli go nie oszukamy tutaj żadnymi unikami, odrodzeniami, no w sensie łowcą, no to odrodzeniami go nie oszukamy i on będzie nas po prostu zmiatał na jednego hitka, więc po prostu musimy zaatakować pierwszy i mu dać takiego kryta, żeby on nie zdążył nas uderzyć, a do tego będzie nam potrzeba jeszcze sporo czasu, więc tej strefy światła wbrew pozorom tak szybko nie zamkniemy, no, no na przykład taki paladyn zamknie szybciej takiego maga, nie? Sorki, dobra, lecimy do strefy mroku. Jesteśmy w tej strefie mroku. Nie pamiętam, czy ja na ostatnim odcinku już tutaj miałem łączne odporności dla tych pachołków. Wiem, że na pewno im zrobiłem jakiś czas temu, więc one, jeżeli chodzi o te runy, no to są kompletne. Ewentualnie jeszcze tutaj broń 60% dla Kunegundy, żeby już to było, wiecie, takie dopełnienie. No ale 1% w tom czy w tom, no to wydaje mi się, że większego znaczenia nie ma. Dobra, lecimy w tą strefę mroku. No i lecimy sobie tutaj Smoluma.
Smolum to jest zwiadowca. Wczoraj na Wojowniku z nim mieliśmy do czynienia, więc wydaje mi się, że no tutaj jednak tym łowcom powinniśmy już go kliknąć, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobrze by było, powiedzmy do 3200, bo on nam nawet nie da 300 milionów, chyba nam jeszcze nie da, ale w sumie będzie blisko, bo bodajże tam od 393 levela zaczynają 300 milionów dawać przeciwnicy, także on tutaj dał nam niecałe, więc w sumie można powiedzieć, że się opłaca poklikać, no ale zobaczymy, czy on jest w ogóle tutaj do zrobienia. No mi się wydaje, że jest osobiście, bo tutaj Kunegunda, no i my na pewno jakimiś odrodzeniami raczej powinniśmy go załatwić, chociaż no wiadomo, tak jak mówię, nie wiadomo jak to tam wyjdzie, wiadomo, że nie wiadomo. No dobra, no powiedzmy jeszcze do 300, ten Smolum jest taki na każdym koncie w sumie, na jakim z nim walczyłem bądź walczę, on się taki wydaje o wiele mocniejszy. Jak już zaczniemy ruszać ten Hemoridor, to pierwszych trzech w miarę szybko idzie, a ten czwarty, czyli właśnie ten Smolum, mimo że zwiadowca i w teorii wystarczy próba, gdzie on nie zrobi za dużo uników i już raczej go powinniśmy pokonać, to zobaczcie, że on wcale nie jest taki prosty, jaki mógłby być. No ale okej, no tam była jakaś próba 10 milionów, więc powiedzmy, że bliska. No ale jeżeli nie padnie, no to szkoda i po prostu będziemy lecieć dalej. No pamiętamy, że jeszcze mamy to tornadko przed sobą, więc no to tornadko też chcielibyśmy się na nim skupić na pewno. Okej, jeszcze jeden grzybek dokładnie. No nie padł, szkoda, po przebraniu na pewno padnie. Tu mamy maga, także go w ogóle nie ma sensu. Syren jeszcze nie ma sensu. Kapelusz gadki. Wydaje mi się, że ten kapelusz gadki już powinniśmy tutaj ruszyć, chociaż nie wiem w sumie. Tak miałem wrażenie, że już tam szkołę magii raczej machniemy, ale zobaczcie, że tutaj w ogóle próby na to nie wskazują, ale okej, na niego też powiedzmy ze 100 grzybków niech pójdzie, zobaczymy, może jakaś szczęśliwa próba, może się uda. A w ogóle czekajcie, bo ja tutaj nie zapisywałem chyba tych walk. Paszcza Taurona nam padło, Ares nam padł i chyba więcej nic dzisiaj żeśmy nie zrobili. Poczekajcie, tutaj jednego, a i tego Surtra, kurde, Surtra nie zapisałem, a tutaj mi się on nie zapisał na tej poczcie. W sumie chyba najciekawsza walka dzisiejsza, w ogóle o tym zapomniałem, no trudno. No widzicie, zamknąłem loch, czyli w teorii nie przeskoczyło mi na następnego przeciwnika, więc w teorii powinien on być zapisany, a i tak niestety ten błąd nadal występuje i nadal tutaj nie wszystkie te lochy się zapiszą. No a teraz już go nie zapiszę, bo zacząłem klikać innych przeciwników, więc no Surtra niestety szkoda chyba. Znaczy w sensie na pewno szkoda, no bo jednak chyba najsilniejszy przeciwnik do tej pory dzisiaj, jeżeli chodzi o tą strefę światła i walkę naszą solo, bo tam pewnie nie dość, że on parę hitków ładnych nam na pewno zadał, to i my pewnie tam jakieś odrodzenia, no ale niestety już tego sobie nie obejrzymy, a szkoda. No ale trudno, no już tyle walk w tej grze powiedzmy widziałem różnymi klasami i tak dalej, że jakby no nie robi mi to różnicy powiedzmy, a statystyki widzicie, na jakich go pokonałem, więc jeżeli ktoś się chce odnieść do tego czy coś, no to zawsze ma taką opcję. Dobra, 100 grzybów na kapelusz poszło, niestety także nie udało się go pokonać. Tutaj mamy nordyckich bogów, no tego Heimdala to już myślę, że no dokładnie powinno to pójść, bo już by był wstyd, jeżeli znowu by się nie udało. Mamy coś na wszystkie cechy, łączną odporność 22, ale nas tutaj nie interesuje, więc to rozmontujemy, bo na wszystkie cechy. No i mamy Walkirię. Walkiria to jest kolejny wojownik, z tego co się orientuję, tak samo jak i tamten zresztą. No ale już jest o wiele mocniejszy, także powiedzmy znowu na nią gdzieś do 2900 i będziemy lecieć dalej. Też chcę tutaj, wiadomo, na to przebranie sobie odłożyć grzyby, dlatego też nie będę jakoś tam bardzo, nie wiadomo jak bardzo tego klikał. No fajnie ten 392 by było wbić, ale możliwe, że z tego tornada wbijemy. Zobaczymy po prostu jak to nam dzisiaj pójdzie, jeżeli właśnie chodzi o tą Walkirię. No i wiadomo, że no najchętniej to bym wbił 393 i sobie odebrał wehikuł. To by było takie dosyć przyjemne, no ale raczej będzie z tym dzisiaj ciężko. Zwłaszcza, że tutaj, no zobaczcie, w ogóle nam te lochy nie chcą siadać, więc jest problem. Na początku strefa światła ładnie poszło, no a teraz już sami widzicie, że wcale nie jest tak różowo. Dobra, tu mamy maga, no więc tego maga jeszcze chyba nie. No ci magowie dla takiej klasy jak łowca demonów to no są ciężcy, nie oszukujmy się. To jest dosyć ciężki rywal dla nas, no ale okej, lecimy, w sensie no, ignorujemy tamtego i mamy piekielnego Petera. Czy ten piekielny Peter by był do ubicia przez nas tutaj? No to jest wojownik dosyć twardy, który blokuje nas przeważnie na każdej postaci, właśnie tutaj w tej strefie mroku, no ale nie wiem, no musimy zobaczyć, czy faktycznie będzie tutaj do kliknięcia, czy musimy sobie odpuścić i już wtedy no pozostaje nam tak naprawdę tylko tornado, także no słabo, no ale co zrobić. Dobra, powiedzmy do 2750 go tutaj poklikamy,
No tutaj oprócz naszych odrodzeń to standardowo też Kunegunda musi, ja to w ogóle coraz częściej powtarzam, no ale tak to niestety działa, no tam jakaś chyba bliska próba, tak mi mignęło, ale no niestety jeszcze nie wystarczająco bliska, żeby go po prostu pokonać, także jeszcze tutaj powiedzmy te 25 prób, no a jeżeli nie padnie, no to trudno. No na pewno po przebraniu te lożki nam jakieś tam jeszcze popadają, no wydaje mi się, że ten Hemoridor jest do zrobienia, wydaje mi się, że ten kapelusz gadki jest do zrobienia, także generalnie no lochy tutaj są jeszcze do kliknięcia, jakbyśmy odpowiednią ilość grzybów na nie wydali, no ale na razie nie ma to sensu. Okej, okay, lecimy tornado, no tornado raczej zawsze nam będzie padać tutaj w miarę szybko, to od razu w ogóle sprzedamy. Także to tornado, no tak mi się wydaje, że po prostu no dużo jeszcze mamy tego tornada do zrobienia, nie? Także po prostu lecimy, nie będziemy się tu zastanawiać, tylko klikamy. Ograniczyć nas może ewentualnie tylko i wyłącznie miejsce w ekwipunku, którego za dużo nie mamy, no ale zobaczymy, jak to będzie. Okej, kolejny padł, no tutaj widzę, że jacyś magowie dosyć sporo, no i teraz już mamy znowu wojownika, ale też on raczej będzie do zrobienia. No ten jeden level, dwa levele ciężko będzie bardzo wbić z tego tornada, tak chciałbym po cichu, no ale wydaje mi się, że będzie ciężko, bo nas ograniczy nas miejsce w ekwipunku, nie? Ewentualnie jakby było jakieś, nie wiem, na przykład 20 przeciwników, jakaś seria, którzy będą padać tago po prostu za darmo, no to wtedy ewentualnie może coś byśmy mogli pomyśleć, no ale tutaj co chwilę będzie blok, na którego pewnie będziemy te minimum 50 grzybów, jak nie więcej, po prostu no przeznaczać, nie? Będziemy musieli przeznaczać, żeby on po prostu padł. No zresztą widzicie tutaj Posejdon, wojownik, no już nas na jakiś czas zablokował, teraz mamy zwiadowcę, no to szybko padnie. No i znowu niestety jakiś wojownik, ale okej, musisz poczekać trochę dłużej, już myślałem, że nie mam miejsca w plecaku, nie wiem w ogóle co dzisiaj chce wiedźma, więc też będę musiał się tym zainteresować za chwilkę, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. Okej, kolejny padł, musisz poczekać trochę dłużej, no i dobra, lecimy dalej. Kto tu jest? Znowu wojownik, no niefortunnie, ale widzicie, że ci wojownicy jako tako, jeżeli chodzi o tego naszego łowcę demonów, jako tako nam padają, więc no to jest dosyć przyjemne, nie? Akurat on na tych wojowników jest dosyć fajny. Tam widziałem, że mi jakiś epik poleciał, to też ciekawa sprawa. Interesują mnie runy, bo tutaj na tym łowcy też jeszcze nie mam maksymalnych run. No jeżeli ja tutaj sobie ogarnę sobie maksymalne runy, no to wiadomo, że też mi to da sporo, nie? Musisz poczekać trochę dłużej, więc dobra, lecimy dalej. Które my w ogóle mamy tornado? 750, ponad już, prawie 760, okej, padł jeden za drugim. No i dobra, i lecimy dalej, tutaj znowu szybko padną i nie mamy miejsca w plecaku, okej. Rękawice chce dzisiaj wiedźma, więc spoko, trochę tych rękawic mamy, także to akurat na plus. Tutaj możemy troszkę sobie dać w tę zręczność naszą. I dobra, i teraz tak, mamy jakieś bronie, tutaj mamy jakieś buty za 5, to możemy sobie od razu sprzedać, tu za dyszkę, to wszystko za dyszkę, tutaj za piątaka, premia do PD 9%, no to słabo akurat, bo my mamy już 10% bodajże, o ile dobrze pamiętam, dokładnie mamy, golda mamy 50, no brakuje nam tej łącznej odporności tak naprawdę, ulepszoną jakoś mamy, punkty życia mamy, także łączna odporność i ewentualnie szansa na legendarne artefakty 50% i komplet, i set będzie kompletny, nie? Tak to mniej więcej tutaj się prezentuje. Dobra, weźmiemy sobie to tutaj, tutaj sobie weźmiemy to, pierścionki możemy wziąć tu, no i ten epik na razie zostawimy, chyba że da tej dużo, 72, no to daje jej dużo, to w sumie możemy na razie podmienić, niech będzie, zamień runy, tutaj sobie zrobimy... A co on w ogóle ma? A, PD9, no tak. Dobra, czyli nam się tutaj na Kunegundzie za bardzo nie przyda, także okej, dajemy jej tak, tak, odzysk klejnotu cyk, dajemy jej w ten sposób, no i okej, lecimy dalej do tego tornada. No jak widzicie, no tego tornada zrobiliśmy troszkę, no i już mamy mało o, kolejny epik tam był swoją drogą. No już tego miejsca mamy dosyć mało, dosyć mamy zawalony ten ekwipunek. Mogłem sobie w sumie ten skarbiec chociaż do 15 podbić, bo tam mam chyba 13 na razie. No i cały czas lecę tutaj sobie. Teraz chyba zacząłem dalej rozwijać, dokładnie, kopalnię klejnotów dalej, tutaj akademię na 16 zostawiłem, no mogłem ten skarbiec, bo on się wcale tak długo nie buduje, no ale już
trudno i powiedzmy mniejsza z tym, niech tam będzie. Okej, kolejne popadało, no rękawice byśmy chcieli bardzo, bo zawsze to wiecie, zawsze to się nie zmarnuje gol, tylko pójdzie do Wiedźmy. Dobra, no 392 level wydaje mi się, że jest możliwy w miarę. Takie mam przynajmniej wrażenie, że tutaj jeszcze troszkę przeciwników padnie, no i go dobijemy. Natomiast no więcej już raczej dzisiaj nie wyciśniemy, także na tym 392 levelu się no zatrzymamy, jakby nie było. Tutaj jest wojownik, 75 prawie tysięcy siły, tamci początkowi mieli chyba 71, także no też tutaj z każdym piętrem wiadomo, że coraz mocniejsi są. No ale okej, dobra, padł, super. A dobra, myślałem, że już nie ma miejsca, a tutaj musiałem poczekać chwilę dłużej. Kolejny wojownik niestety, mam nadzieję, że jakoś go szybko ubijemy, no i że będzie jakaś tam seria, powiedzmy, przeciwników prostszych dla nas, nie? Czyli jacyś ewentualnie magowie, o właśnie, o czymś takim mówię. No i znowu wojownik, no więc nie do końca o czymś takim, no ale jeden padł praktycznie za darmo, więc to zawsze na plus. Kolejny wojownik, tak jak mówię, 74 tysiące siły, ale padł. No i znowu wojownik, okej, no niefortunnie dla nas akurat. Jako iż chcemy ten level wycisnąć, no to dobra, no też padł. O, i mamy jakiś hełmik i nie mamy miejsca w plecaku. Co nam tutaj daje? Premia do złota 48, więc nas bardzo nie interesuje. I ulepszona jakość 5, no to też nas bardzo nie interesuje. Ten hełmik daje nam sporo, bo zobaczcie, 27 i 1000 pancerza. Także w sumie wydaje mi się, że możemy go podmienić sobie, zawsze to wiecie. Aha, tu jest ulepszona jakoś 5, no to sobie zamienimy, już niech będzie, skoro już mamy taką runę, która i tak będzie w ostatecznym, powiedzmy, secie, no to dlaczego by jej tutaj nie zamienić. Tylko teraz tak, tu musimy na pewno odzyskać klejnot w ten sposób, cyk. Musimy go sobie tutaj zaczarować bodajże, dokładnie. No i dobrze by było go ulepszyć też razy 9, tak mi się wydaje, że dobra, udało się, więc spoko. Ostatnio tutaj też ulepszałem te itemki swoją drogą na tym łowcy. Zawsze to troszkę statystyk nam podniosło. No i ewentualnie jak będziemy się przebierać, no to już ten hełmik będziemy mieć w miarę, powiedzmy, aktualny. Dobra, co my tutaj mamy takiego, co możemy sobie sprzedać tanio? No to jest tańsze, ale szkoda, jakby nie było. No tutaj paseczek za 7, też szkoda, no ale dobra, na razie tyle. Zobaczymy, jak to nam tutaj dalej pójdzie. Znowu troszkę w tą zręczność sobie damy i lecimy dalej. Kogo teraz mamy? Mieliśmy jakiegoś wilka, ale on padł szybko, więc obstawiam, że to był kolejny padł szybko. Zobaczcie, no jakaś tutaj seria, no i chyba po tym już bijemy level. Tak mi się wydaje, aż tam przycięło, bo tyle tych przeciwników nam padło. No i okej, level został wbity. A my teraz mamy wojownika, więc nie ma już go w ogóle sensu klikać. Dobra, czyli to by było na tyle. Zostawiamy tutaj ten cały ekwipunek, znowu mamy zawalony, więc znowu Wiedźma, powiedzmy, przez kolejne kilka dni będzie obsługiwana regularnie. Tutaj mamy jakiś epiczek, on zawsze będzie do kibelka na jutro, więc się przyda. I wydaje mi się, że to by było na tyle. Półtora levela wbiliśmy, chyba jakoś tak mniej więcej. Także no to zawsze na plus. Może gdy się przebierzemy, to sobie zrobię odcinek tam jakoś... Jeżeli będzie, bo to cały czas nie wiem, ale jeżeli będzie, no to po weekendzie sobie machniemy odcinek w nowym ekwipunku, gdzie dobijemy już na pewno ten 393, jak nie szybciej, bo tutaj chociaż nie, no z kalendarza to jeszcze trochę czasu mamy, ale no zawki tutaj na pewno już będziemy blisko, bo to co mamy dzisiaj? Dzisiaj jest środa, czyli jeszcze 4 dni tak naprawdę, więc może, no na pewno będzie nam mało brakować, nie? Więc sobie po prostu nagram odcinek i wtedy sobie odbierzemy tam wehikułek i ewentualnie będziemy jakieś kolejne tutaj lochy pokonywać, no bo wiadomo, po przebraniu wydaje mi się, że trochę tych stref mroku jesteśmy w stanie kliknąć, więc no wydaje mi się, że tak to po prostu będzie wyglądać, ale mówię, półtora levela wbite, więc zawsze na plus. Dobra, to by było na tyle, ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, wbijajcie na Discorda dla widzów przy piętym komentarzu lub w opisie, zostawiajcie lajka pod filmem, zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, bo to też bardzo ważne i miłe. No i w zasadzie to tyle. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.